A więc tak, witam Was w kolejnym odcinku z serii StarTix, tak, z tej strony odkrywca Radik i tak jak pamiętacie, po poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się całej prawdy o pochodzeniu szarańczy i tak naprawdę czym jest w ogóle ta szarańcza. No i okazało się, że szarańcza to jest tak naprawdę wytwór broni biologicznej przez samej koalicji, także ta cała apokalipsa, ta cała wojna z szarańczą to jest na własne życzenie dla ludzi. To ludzie tak naprawdę stworzyli tam broń biologiczną, a teraz muszą ją zwalczyć. Ale to nie zmienia faktu i tak musimy pokonać szarańczy, pomimo że koalicja, no cóż, nie dość, że się popisała, że stworzyła taką broń biologiczną, to mało tego, jeśli ktoś się dowiedział prawdy, to został eliminowany, więc oficjalnie od poprzedniego odcinka my, co wcześniej służyliśmy dla koalicji, to zerwaliśmy wszelkie kontakty z koalicją. Więc według koalicji jesteśmy martwi, ale jeśli zobaczą, że my żyjemy, no to uznają nas za zdrajców i tyle. Więc tak to wygląda, taka smutna sytuacja, a czy szara rzeczywistość w świecie Gilsów. Ogólnie koalicja to był taki ruch faszystowski, więc też się nie dziwię. Ale tak, kolejne misje jakie mamy, to głównie to są misje takie typowe poboczne. I ja myślę o tym, że zrobimy taką poboczną misję, a mianowicie możemy wziąć tą misję, o tutaj. Zdobędziemy legendarne ulepszenie na broń. Także myślę, że to będzie się opłacało. Cała drużyna jest gotowa. Ogólnie, abyśmy przeszli do fabuły, to musimy zrobić 3 misje minimum. I wtedy będziemy mogli przejść do fabuły, więc... No cóż. Przez 3 odcinki będą same misje poboczne. Dobra, no to wybieram misję i misję wezmę tą. Abyśmy zdobyli te legendarne ulepszenie, to nasz Gils nie może odbywać, nie może otrzymać obrażeń podczas naszej tury. Więc myślę, że to nie będzie problem. Glen musi być, bo to jest podstawowa dla mnie jednostka, ponieważ Glen ma umiejętność niewidzialność, więc dzięki temu nikt go nie trafi. Ale tak, Tyron, ty już sobie stąd pójdziesz, a my weźmiemy Seated Bullna. Seated Bull, Mikai może zostać, Sniper się przyda. Healer to postawa. I to w sobie tyle. Może będziemy mieli większego, może będziemy mieli jeszcze większe szczęście, ponieważ może faktycznie Jack osiągnie kolejny poziom. To co by się bardzo przydało, bo Jack no, najwolniej się rozbija z całego teamu. Chociaż kawa dobrej roboty odwala. To i tak dość słabo, znaczy bardzo powoli się tutaj wbija poziom. Ale się nie dziwcie. Skoro jest taki potężny. A, i zobaczymy jakie też ulepszenia zdobędziemy przy okazji. Także przechodzimy do misji. I robimy jatkę. O! Czyli widzą o tym, że znowu nie będziemy mieli klimaty pustynne, tylko takie klimaty umiarkowane. Ciekawe. Czyli to są obszary koalicji, bo tam to... Gdzie mieliśmy wtedy, czyli obszary pustynne, to już nie należał do obszar koalicji, tylko to były obszary dawnej UI, czyli te Unia Zjednoczonych Miast. Tam były obszary Unii Zjednoczonych Miast, a teraz wróciliśmy na obszary koalicji. Zresztą widać tutaj po... no kolorze, oni mieli, koalicja zawsze miała taki kolor niebieski. A na przykład Unia Zjednoczonych Miast to zazwyczaj miała kolor taki jakby... taki trochę zielonkawy, można powiedzieć. Ale oni też byli dość łatwo rozpoznawani, bo ich technologia się różniła się od technologii koalicji. I taka też ciekawostka, powiem wam, z fabuły. Co to ogólnie ten młodszy, to nie jest technologia właśnie koalicji, tylko to była technologia... To była właśnie technologia tych Unii Zjednoczonych Miast, ale jak oni to zdobyli i jak to się stało, to już mamy będzie wytłumaczone w serii Gilsy, czyli Gears of War 1 i tak dalej. Tam jest właśnie wytłumaczone, jak oni tam zdobyli tą technologię od Unii Zjednoczonych Miast. Tak więc tak to wygląda. Więc jednocześnie mogę dać wam do namysłu, że Unia Zjednoczonych Miast była faktycznie lepiej rozwinięta technologicznie od koalicji. Koalicja raczej była znana z tego, że miała bardzo twardych żołnierzy. Bardzo takich jakby walecznych, tak? Ale koalicja nadrabiała to technologią. W
No i oczywiście koalicja była bardziej bogata gospodarcza, jeśli mowa o zasoby i emulsji zwłaszcza, bo cała ta wojna, i ta wojna nazywa się wojna wahadłowa, ona polegała na tym właśnie o zasoby i emulsji, bo Unia Zjednoczonych Miast miała skromne złoża, a koalicja była bardzo bogata w te złoża i dlatego wybuchła wojna. Jakby to powiedzieć... Okej, nie trafił, dobrze. A mianowicie, dlaczego tak chciałem coś powiedzieć, ponieważ usłyszałem ciężkie kroki. Czy jest tutaj gdzieś boomer? Bo boomery takie odgłosy dają, jak coś ciężkiego idzie. Kolejna wada, ja nie mogę zrobić mu... tutaj takiej właśnie... Ja nie mogę mu to zrobić, ponieważ on wtedy da toksyczną chmurę, więc... Czasy, kiedy mogliśmy używać tej zdolności, aby wyeliminować nas po przeciwnika, no, skończyły się. Może tak, zwiększę ci celność, panie Mikai. Boomshot pójdzie tutaj. I najpierw to tak zrobiłem. Po pierwsze, proszę trafko. Dziękuję. Zyskaliśmy 2 punkty ruchu. I wiecie co? Od razu przeładujemy. To zyskamy jeszcze kolejne punkty ruchu. Mikai ma takie wombo combo, jeśli mowa o umiejętności, że bardzo szybko odnawia sobie punkty akcji. Więc można powiedzieć, że idealnie wybrałem drzewko dla niej. Oj, matka boska, krytyk poszedł. Czyli dobra, kolejny został zdjęty. Tak, ja ją przesunę tutaj. 10% szans. Słabo, słabo. Nie jesteś ukryty za osłoną, co ja? Nie, my nie. Dobra, spróbuję tak cię trafić. Okej, Mikai robi teraz masakrę. Nie spodziewałem się, że przy 40% szans trafię, no ale... Skoro trafiłem, to trafiłem. O. Aha. Czyli to ty powodowałeś ten dźwięk dziwny. Okej, to będzie bardziej opłacalne. Dobra, robimy masakrę. Robimy po prostu masakrę. Jak to się mówi, taktyka idzie w bardzo dobrym kierunku. Dobra, Diaz, zrobisz tutaj wartę. Nie robię egzekucji, a dlatego, że jak ich wyeliminuję, to pójdzie chmura. Więc właśnie z tego powodu. Powiem tak, jednocześnie je kuszą, ale nie chcę mieć potężnego debuffa w postaci minus do celności i minus do obrażeń. To bardzo boli. Więc oni sami wymrą. No chyba, że ktoś ich podniesie, no to... inna sprawa. Jest bardzo dobrze. Bardzo ładnie. Mikai, spróbuj go trafić. Wiem o to, że dużo wymaga, bo tylko 39% szans, a znowu się udało. Może... Jak tutaj zrobić, żeby cię wyminować? Okej, to może Glenn tutaj podejdzie. Masz szansę usunąć mu wartę? Tak, masz 68% szans, ale zwiększę ci jeszcze bardziej szansę na to. Mianowicie... O, to zwiększa celność właśnie pistoletów. Dobrze. Rzadko to użyłem tą umiejętność, ale teraz mam okazję jej użyć ją. Czyli bardzo duży buff właśnie do celowania
i do obrażeń przy okazji. Dziękuję. Dobrze, może teraz Seated, bo coś się ustrzeli. Bo nikt nie jest ranny, co nie? Nie, nikt. Więc Diaz i tak to trochę porobił. No chyba, że Seated bunda dupy, jakby to powiedzieć. O! Kolejny! O-o! Czy ty? Chmura mnie dosięgła i tak, jak to wygląda? No właśnie, mam zmniejszone obrażenia, czyli to co mnie boi. Ale ja tak się też pomyliło, bo myślałem, że to też zabiera HP. Znaczy nie HP, a celność, ale HP to zabrało i to dość sporo. Dobra, grupoterapia. Nie spodziewałem się, że to ma aż taki duży zasięg, no ale dobra. No bo zrobimy to tak, to on straci walce. Może trafisz jeszcze? Dobrze, dziękuję. Pierwsza skrzyneczka. Czy tutaj jest jakaś skrzynka jeszcze? Nie wiem, ale mógłbym... A, i tak nie dosięgnę. Nie, chyba nic tutaj nie ma, na to wygląda. A szkoda. Szkoda, szkoda. No dobra, to idziemy. Czyli musimy otworzyć bramę, a później chyba będziemy musieli wysadzić, no, wysadzić ładunek. Czyli misja polega bardziej na tym, aby rozwalić ładunek i tyle. Nie musimy eliminować zbytnio przeciwników, tylko musimy eliminować przeciwników w postaci strażników. Bo wcześniej jak mieliśmy taką podobną misję, to już musieliśmy wyeliminować wsparcie. Ale w tym przypadku tylko strażników wystarczy i tyle. Dobra, ja jeszcze ich bardziej tutaj przybliżę. Kończymy turę. Przy okazji też umiejętności się odnawiają, więc to też jest bardzo fajne. Dobra, to Mikaj otworzysz. Jak tutaj wygląda sytuacja? Są podstawowe przeciwnicy, no to... Pikuś. I coś jeszcze mamy? A, jeszcze ci groźniejsi już są tutaj. Czyli jest tutaj ta podstawowa jednostka i jeszcze ta gorsza. Czyli ta mocniejsza. A ta podstawa to jest najmniejszy problem. O, martwi gilsi tutaj są. Czyli to musiało się niedawno wydarzyć, ta sytuacja tutaj. No dobra, to idziemy. Biegniemy do przodu. O, chyba pójdę pod waltę. Mikaj? O, dziękuję. Dobrze, że tam ci nie postrzeli. A, jeszcze TKS są. No jasne. O, to jest dobre miejsce, aby użyć łuk wybuchowy. Wiecie co, ja jeszcze to tak inaczej to wykorzystam.
Teamwork, dam. Mikali. Hey. Got your back, soldier. Teamwork. I to działa tak, że jak Mikali coś zabije, to Diaz zdobywa kolejny punkt ruchu. O, fajnie, zdobył. Chain shot, chciałbym to użyć bardzo. Ale w tym celu bym musiał zwiększyć celność. Mikali. Próbujemy. Matka boska, ona trafia jak bardzo pragnę. Nie, no teraz się popisałeś. No ale dobra. I tak jest dobrze. I tak jest dobrze. No i jest też zyskał punkt ruchu, bo że na tą umiejętność. Czy coś tutaj jest? To tam mogę wejść niby wyżej. To chyba nam podeślemy Glena. Na tą stronę. Sieć mu tutaj obstawi. Tą stronę. I czekamy. Każdy trafia. No po prostu każdy trafia. Zostało 7 przeciwników. No to już tak niewiele. Mały procent szans, że się uda. Ja na to nie dosięgnę. Zobaczmy tą stronę. O, tam jest niefajny gostek. Sam? A co to jest? Wow, czyli tak toksyczna chmura działa na nich pozytywnie. Nawet zbyt pozytywnie bym powiedział, że aż negatywnie wuj. Ponieważ plus 75% jeszcze na snajperze? Bez przesady. Właśnie, bez przesady może, co? Kikaj, uspokój się. Jeszcze jeden ticker. Dwa ticker. Okej, to się cofam. Nie, tu jakby co nie było. Okej, mamy tutaj już niedaleko skrzyneczkę, fajnie. Ukrywamy się. Jeszcze fajnie byłoby zabrać tą skrzyneczkę tutaj, więc jeszcze ich nie będę eliminował. Tylko zrobię to właśnie to tak. Trafisz? Nie trafisz. Miss the target.
Mr. Target, mówisz? I'm on it. Fuck off. I tak to zrobimy. Target down. Awaiting orders. A, trafię już za pierwszy raz z krytykiem. No to koniec misji. No, no to wracamy. No, jeszcze ma tą legendarną skrzynkę, to też mnie to bardzo cieszy. No to wracamy i zobaczymy, jakie mamy skarby. Czy ktoś ma nowy poziom, na przykład Jack. O, Jack w końcu, bardzo dobrze. A nie, oni są podczas podróży, więc już nie mogę wziąć na kolejną misję. Właśnie. Czyli będziemy musieli poczekać. O, i to co chciałem, czyli lepszy boost do poruszania się do Jacka. I może jeszcze... Wiecie co? Ja chyba jednak mogę, że tutaj pójdę. A może tutaj? Ja chyba pójdziemy bardziej jeszcze w defensywę, to znaczy ofensywę. Czyli używanie tych granatów różnych kapsuł. I pierwsza kapsuła to będzie soniczna. Później mamy kapsułę szokową. Ale ta jest najciekawsza, bo tutaj mamy tuciznę. Czyli toksyczna kapsuła. Więc musimy troszeczkę poczekać. A tak, teraz jeszcze... misję mamy wykonane. Mamy teraz słabszą drużynę, więc ja do słabszej drużyny wyślę trochę inny team. A, może na przykład zrobimy tą misję tutaj. Albo nie, bo tutaj trochę... Może, a jeszcze, dobra, jeszcze zobaczymy, jaką weźmiemy misję i tyle. Home, czyli wracamy tutaj. Otwieramy nasze paszuszki. Oj, działamy pojedynczą. Hej, Tiger. To chyba jest do ciężkiego działka. Helm, okej. Jeszcze jedna skrzynka, jeszcze jedna. O! Zwiększony zasięg ruchu. Okej. Czyli tają ma ulepszenie. Aha! Czekaj, czekajcie, to jest na pewno to? Aha, czyli szansa na to, że jeszcze raz strzeli. To może zostanie przy tym magazynku, ale patrzcie co mamy tutaj. Mamy ogólnie te ulepszenie, czyli te podstawowe. Czyli te ulepszenie daje nam plus 15 obrażeń, ale tutaj mamy plus 60 i plus 10% na krytykę. No powiem wam, że to jest coś pięknego. Panie, biorę to. W końcu legendarne ulepszenie jakieś bardzo dobre. Mamy kolejny hełm. No cóż. Ale też mam jakieś ulepszenie.
A. W sumie chyba ja to nie będę brała. To co nam daje? A, umiejętności są zmniejszone. O jedną turę. Okej. To raczej nic ciekawego. Już dalej. No dobra, także mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, a jeśli tak, to zostawcie tutaj łapkę w górę i komentarz, jeśli się spodobał ten kanał, to zostaw tutaj suba i dzwoneczek, także trzymajcie się do następnego, także do zobaczenia. Cześć.